Państwo, trzeba zacząć od tego, że wczoraj ulicami Warszawy przeszły tysiące, dziesiątki tysięcy rolników. Rolnicy walczą o swoje prawa, ale walczą też o prawa nas wszystkich, o prawo do bezpieczeństwa żywnościowego. Bo realia w rolnictwie, jakie w tym roku się pojawiły, z jakimi się mierzymy, stawiają bezpieczeństwo żywnościowe pod poważnym znakiem zapytania. Zobaczycie Państwo, będziemy o tym mówić. Było to przedmiotem prac Zespołu Pracy dla Polski w ostatnim czasie. Ten protest to wyraz głębokiej niezgody na to, jakie realia zapanowały w Polsce w ostatnim czasie w szczególności, bo przypomnę, że 15 września nałożyliśmy embargo na wwóz ukraińskiego zboża, ukraińskich produktów do Polski i teraz domagamy się kontynuacji tego właśnie embarga. Ten strajk również to symbol bezsilności władzy. Bezsilności, ponieważ władza może zareagować natychmiast. Pokazaliśmy to w zeszłym roku dwa razy, 15 kwietnia i 15 września. Nawet jeżeli 15 kwietnia niektórzy mówią, o, zareagowaliście za późno. Może, ale zareagowaliśmy, podjęliśmy decyzję. I potem, kiedy upływał ten termin zakazu wwozu, zakazu przywozu europejskiego, ukraińskiego zboża, to powtórzyliśmy to 15 września, nie pytając się o zgody Komisji Europejskiej. I teraz domagamy się również tego samego. Tymczasem rząd bierze rolników na przeczekanie, ponieważ widzimy wyraźnie, że te działania, które są prowadzone, czyli wciągnięcie przejść granicznych na listę inwestycji strategicznych służą, no właśnie czemu? Przecież to jest oczywiste, służą temu, żeby rolnicy, którzy na granicy protestują, nie mogli kontrolować tego, co wjeżdża z Ukrainy do Polski. W czasach mojego rządu te kontrole były praktycznie permanentne, były regularne, nie tylko instytucji państwowych, ale właśnie też protestujących rolników, bo wiedzieliśmy, że czynnik społeczny jest tutaj również absolutnie kluczowy i do głowy nam nie przyszło, żeby takie rzeczy robić. Tymczasem odpowiedź naszych przeciwników politycznych jest właśnie taka. Dziś chcemy przedstawić nasz plan, naszą ofertę, nasz konstruktywny plan, bo jesteśmy merytoryczną, konstruktywną opozycją wobec tego rządu. Co należy robić, żeby wyjść z tego impasu, żeby ulżyć doli polskich rolników, żeby ratować polską wieś. I ten plan składa się z trzech podstawowych obszarów, z trzech podstawowych postulatów. Właściwie je się da zamknąć bardzo krótkimi hasłami. Pierwszy punkt to embargo. Embargo na ukraińskie zboże, na inne produkty. Przypominam, że 15 kwietnia my wprowadziliśmy embargo na praktycznie bardzo szeroką paletę ukraińskich produktów rolnych po to, aby mieć mocną dźwignię, mocną pozycję do negocjowania z stroną ukraińską, ze stroną europejską. Punkt drugi, dopłaty. Za chwilkę o tym powiem i koleżanka i koledzy powiedzą więcej, jak wyglądają obecnie realia kosztowe, realia cenowe, jeśli chodzi o główne produkty rolne. Zobaczycie Państwo, że w ten sposób się nie da gospodarować i rolnicy słusznie protestują. A więc punkt drugi, dopłaty. I punkt trzeci, stop z europejskim zielonym ładem wdrożonym przez Timmermansa, Komisję Europejską i Parlament Europejski. Taka jest rzeczywistość i o tym też dwa słowa jeszcze za chwilkę powiem. A więc po pierwsze embargo. To dziś konieczność. Należy opracować system kaucyjny, system, który będzie w pełni szczelny dla ewentualnych kwot importowych i wrócić do systemu, który działał. Działał w roku 2020, działał w roku 2021 i chcemy do niego wrócić. To był nasz postulat, kiedy byliśmy u sterów rządów i teraz postulujemy to również, ponieważ jest to konstruktywne rozwiązanie tego problemu, z którym się dzisiaj mierzymy. Potrzebujemy mechanizmu weryfikacji używania i obecności środków chemicznych zakazanych w Unii Europejskiej w ukraińskich produktach rolnych. Szanowni Państwo, zobaczcie, jaki jest sens zabraniania stosowania środków ochrony roślin takich czy innych w Unii Europejskiej, zmniejszania ilości nawozów w momencie, kiedy
tylko polski rolnik i inni rolnicy z Unii Europejskiej tracą konkurencyjność przez to, a rolnik, albo za chwilkę powiem, na czym to polega, to, bo to nie tak bardzo rolnik, a raczej oligarcha i międzynarodowe holdingi rolnicze z Ukrainy, z Rosji czy z innych części świata mają znakomitą pozycję, ponieważ ich plony są po prostu zdecydowanie wyższe, a europejscy konsumenci jedzą to, co zostało wyprodukowane z użyciem tych środków ochrony roślin, które są zakazane w Unii Europejskiej. No to przecież nawet dzieci zrozumiałyby, małe dzieci by zrozumiały, że coś tutaj w tym wszystkim nie gra. Powinniśmy wrócić do kwot, do kontyngentów, ponieważ właśnie na tej zasadzie będziemy w stanie wyrównać pole gry dla naszych rolników. Kolejna rzecz to chcę się rozprawić z pewnym mitem, o którym wspomniałem przed chwilą, bo strona ukraińska, strona europejska i niektórzy w Polsce mówią, no tak, ale na Ukrainie jest wojna, więc nie możecie szkodzić ukraińskim rolnikom. Szanowni Państwo, to nie ukraińscy rolnicy w lwiej części, w ogromnej części są beneficjentami tego przywozu towarów do Polski, do innych krajów Unii Europejskiej. Kto jest beneficjentem? Kto na tym korzysta? Korzystają na tym przede wszystkim oligarchowie i nie tylko ukraińscy. Co najciekawsze, sprawdziliśmy 10 największych agroholdingów ukraińskich i na 10 największych holdingów agroukraińskich żaden, tak mi powiedziano, nie jest, czy Robert mówi, że jeden, jest, żaden lub jeden jest zarejestrowany na Ukrainie. Ja mam informację, że żaden nie jest zarejestrowany na Ukrainie, czyli płaci podatki gdzieś na Cyprze, gdzieś w Holandii, korzyści z tego osiągają oligarchowie z zachodu lub wschodu, to nie jest pomoc dla Ukrainy. To jest pomoc dla wielkich międzynarodowych lobby, z którymi walczą polscy rolnicy i my będziemy im w tej walce na pewno pomagać, bo taka jest sprawiedliwość, bo tego wymaga sprawiedliwość w tym obszarze. Następna sprawa to właśnie raz jeszcze podkreślenie tego, co należy zrobić, bo rozwiązanie jest proste. Niektórzy mówią, o, to wam się wydaje, że to tak prosto wdrożyć, ale akurat ja mam do tego akurat największy mandat, żeby móc tak powiedzieć. Drodzy rolnicy, kiedy była podobna sytuacja w zeszłym roku, 15 kwietnia, mój rząd z moją odpowiedzialnością osobistą podpisał embargo na przywóz zboża i innych produktów rolnych z Ukrainy. Wymusiliśmy na Unii Europejskiej odpowiednie rozwiązania, a kiedy te rozwiązania zostały wdrożone w Unii Europejskiej, ale z datą końcową 15 września, zdecydowaliśmy się znowu jednostronnie wprowadzić kolejne embargo 15 września po to, żeby służyć polskim rolnikom. Taka była wtedy rzeczywistość. I dlatego na pierwszym miejscu stawiamy właśnie ten prosty punkt. I moje wezwanie do rządzących nie jest oparte o jakieś hipotetyczne apele. Nie, myśmy to zrobili. Zróbcie po prostu to samo, co my, bo gdyby inaczej się potoczyły wybory 15 października, to gwarantuję Państwu na 100%, 110%, jak mówią moi współpracownicy, że byłoby teraz już nałożone embargo i nie byłoby tego problemu. Po drugie, drugi wielki punkt to dopłaty. Teraz dlaczego dopłaty? Rolnicy oczekują solidnego programu wsparcia, taki jaki był realizowany w minionych latach. Bo ten program wsparcia jest kluczowy dla utrzymania rentowności rolnictwa, dla utrzymania pokrycia kosztów z jakąś malusieńką górką po stronie większości produktów rolnych. Dlatego postulujemy jak najszybsze przyjęcie również takich programów, jak te, które zaproponowaliśmy w końcówce naszych rządów. Program Lokalna Półka. Lokalna Półka, mówiliśmy o tym już w sierpniu, już we wrześniu, znakowanie produktów rolnych, czy pakiet, cały pakiet ustaw rolnych przygotowany jeszcze w resorcie pana ministra Telusa, pani minister Anny Gembickiej. Te ustawy są gotowe, macie je, panie ministrze Siekierski, macie je w szufladach. Wyciągnijcie ustawy Prawa i Sprawiedliwości, my za nimi zagłosujemy. Niech to będzie wspólny sukces dla dobra wszystkich rolników. Szanowni Państwo, dane
jasno pokazują, jaka jest sytuacja dzisiaj w sektorze rolniczym. Wielkopolska Izba Rolna przedstawiła realia kosztów, dochodów, przychodów w odniesieniu do głównych produktów rolnych. I te czerwone liczby na minusie, to co widzicie Państwo, to coś, co można powiedzieć gorzej niż czerwony alarm. To jest czerwona linia, poza którą nie można pozwolić polskiemu rolnictwu wyjść. Nie można pozwolić, tymczasem to rolnictwo jest tam wpychane. Jest tam wpychane przez Brukselę i Warszawę, która dzisiaj nie realizuje tych prostych postulatów, o które my apelujemy, czyli embargo, stop z Europejskim Zielonym Ładem i dopłaty. Wcześniej, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, te dochody rosły, ale nie zawsze rosły dlatego, że ceny na rynku były lepsze. Czasami były lepsze, czasami były gorsze, ale zawsze jak spadała jakaś katastrofa na sektor rolniczy, to działaliśmy. Tak było z suszą w 2018-2019 roku, 2,5 miliarda złotych w każdym z tych lat. Tak było z suszą, która dotknęła w późniejszych latach niektóre tereny Polski. Tak było z innymi klęskami żywiołowymi, ale tak wreszcie było potem, kiedy Putin zaatakował Ukrainę i zmieniły się realia, na przykład w odniesieniu do cen nośników energii elektrycznej, gazu, paliwa rolniczego. Również wbrew, czy można powiedzieć pomimo nieistniejących zasad w Unii Europejskiej, zaproponowaliśmy 2 złote do paliwa rolniczego. Zaproponowaliśmy również i przeprowadziliśmy dopłaty do nawozów w roku 2022, 2023, a kiedy w 2023 spadła następna nawałnica na polskie rolnictwo, to zaproponowaliśmy dopłaty do poszczególnych produktów rolnych, nawet do ponad 3000 zł do hektara pszenicy w pewnym momencie było opłacone, aby wyrównać to pole gry, aby wyrównać te złe realia cenowe. I dzisiaj wzywamy do tego samego obecnie rządzących, którzy już są spóźnieni z tymi działaniami. Rządzą ponad 2 miesiące, widzą ten kryzys i co robią? Zostawiliśmy im budżet w znakomitym stanie. Najlepszym dowodem na to, że tak jest, jest fakt, że ten budżet i ten deficyt budżetowy, który im zostawiliśmy, oni jeszcze pogłębili. Powiększyli go o kolejne 20 miliardów. No to co to oznacza? Oznacza, że budżet jest w świetnym stanie, bo rynki nawet nie drgnęły wówczas. A więc wykorzystajcie te pieniądze, które tam są i przeznaczcie opłaty, panie ministrze Siekierski, panie premierze Donaldzie Tusk. Proszę wykorzystać te pieniądze w budżecie i przeznaczyć je na dopłaty dla rolników, tak jak żeśmy robili to w ostatnich paru latach. Mamy gotowy pakiet ustaw rolnych, mówiłem o tym, lokalna półka, wiele innych ustaw, ustawa o radcach rolnych i wsparcia eksportu. To są bardzo ważne ustawy, które pomogą polskiemu rolnictwu. I rozwinięcie tego trzeciego punktu, o którym powiedziałem. Stop z tymi głupimi zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Przy okazji chcę się rozprawić z pewnym mitem. Szanowni Państwo, kto jest odpowiedzialny za Zielony Ład? Przyjmuje Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej. Proponuje zapisy Komisja Europejska. Kto w Komisji Europejskiej? Przede wszystkim te regulacje oparte są artykuł 43 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli Timmermans, znane nazwisko w Polsce. I to jest komisarz odpowiedzialny za wdrożenie tych właśnie najgorszych dla rolników zasad, które dzisiaj ciągną kamieniem młyńskim w dół całe polskie rolnictwo. A więc postulujemy natychmiastową rezygnację z tych złych postulatów Europejskiego Zielonego Ładu, takich jak ugorowanie. Słuchajcie, oni docelowo chcą wdrożyć 10% ugorowania. Pod waszym naciskiem, drodzy rolnicy z Polski i z innych krajów Unii Europejskiej, ustąpili, że teraz jest 4% ugorowania, ale chcą wrócić do 10%. Ba, jak byłem w Brukseli ostatnio, to mówiło się nawet o zwiększeniu tego poziomu ugorowania. Rolnicy, tam wtedy był też protest rolniczy, miałem okazję rozmawiać z rolnikami. Dalej,
rezygnacja z tych zasad, które mają zabronić polskim rolnikom stosowanie pewnych środków ochrony roślin, gdy tymczasem te same środki ochrony roślin, ba, jeszcze dużo gorsze, są stosowane w rolnictwie ukraińskim, rosyjskim, argentyńskim, ba, również amerykańskim. Dlaczego nasi rolnicy mają być w gorszej pozycji niż rolnicy z tamtych krajów? Dzisiaj w całej Europie w tych dniach, w tych tygodniach trwają zamieszki. Rolnicy nie odpuszczają. Rolnicy walczą w słusznej sprawie. Nie można rolników gonić, tylko trzeba rolników chronić. Trzeba rolników bronić. Tak powinien się zachowywać patriotyczny polski rząd i tego się domagamy od obecnego rządu. Szanowni Państwo, opór ma sens. Część z tych niedobrych przepisów zostało już zmienionych, złagodzonych. Ale zobaczcie nawet na zasadę, którą oni przyjęli w odniesieniu do pestycydów. Jak polski rolnik stosuje 60-70% mniej pestycydów średnio na hektar niż rolnik jakiegoś intensywnie uprawiającego rolnictwo kraju Unii Europejskiej, a oni każą obniżyć o 50%, o połowę i tutaj, to jaka tutaj jest sprawiedliwość? No jeśli uznajecie, że pestycydy zatruwają środowisko, czy wpływają negatywnie na jakiś dział gospodarki, czy na zdrowie, no to doprowadźcie do takiego samego poziomu. Wtedy możemy negocjować, a nie traktują znowu polskiego rolnika w sposób skrajnie niesprawiedliwy. My się na to nie zgadzaliśmy w czasach, kiedy byliśmy u władzy i dlatego doprowadziliśmy również do wyrównania dopłat do hektara unijnych, dopłat do hektara dla 95 czy więcej procent polskich rolników. Ale szanowni Państwo, teraz warto też podkreślić, że za Zielonym Ładem, za tymi zasadami, które teraz są krytykowane słusznie przez rolników, głosowali posłowie Koalicji Obywatelskiej, a nie głosowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Powiem jeszcze więcej. Jak wczoraj marszałek Hołownia spotykał się z rolnikami, to europosłowie Polski 2050 zagłosowali za kolejnymi zasadami Zielonego Ładu. Zobaczcie, co za hipokryzja. Tutaj z jednej strony marszałek Hołownia spotyka się, rozmawia z nimi, uśmiechy, prawda, przywitania, pożegnania, a tam głosowane są w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim podkręcone zasady Europejskiego Zielonego Ładu i głosuje za nim poseł Róża Thun z Polski 2050. Czyli mamy tutaj do czynienia ze skrajną hipokryzją. Mówię tutaj o zasadach związanych z dodatkowym zalewaniem pól rolnych po to, żeby powstawały z powrotem, żeby odbudowywać torfowiska. Jaki jest cel, to już pomińmy, ale jest to kolejne uderzenie w rolnictwo. Szanowni Państwo, podsumowując, kryzys nie może być żadną wymówką do niedziałania. Trzeba zdecydowanie wziąć tego byka za rogi, nie bać się Brukseli, nie bać się Moskwy, nie bać się Berlina, nie bać się Kijowa, nie bać się żadnej stolicy. Działać tak jak my, podejmować decyzje, bo brak podjęcia decyzji jest najgorszą rzeczą, która może dzisiaj dotknąć polskie rolnictwo. Niech się minister Siekierski, niech się premier Tusk nie boją tej Brukseli. Niech po prostu zrobią to samo, co my zrobiliśmy. Embargo na ukraińskie zboże, dopłaty do rolników i stop z Europejskim Zielonym Ładem. To jest nasz program dla rolnictwa i apelujemy, żeby rządzący jak najszybciej przygotowali ustawy, które tego dotyczą, a my te ustawy wesprzemy całym sercem i będziemy robić wszystko, żeby polskie rolnictwo odzyskało swoją rentowność. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana ministra Roberta Telusa. Bardzo dziękuję, szanowny panie premierze. Drodzy państwo, rozszerzając tą wypowiedź pana premiera, chcę wrócić do 15 kwietnia, bo to jest bardzo ważna data dla polskiego rolnika. 15 kwietnia był takim przełomową datą i przełomową decyzją. To była decyzja, którą krytykowali wszyscy. Unia Europejska straszyła nas sankcjami, dostawaliśmy pisma, że będą za to sankcje, ale za co sankcje? Za to, że broniliśmy polskiego rolnictwa. Jak pamiętacie o tym, że nawet po tych naszych decyzjach Ukraina podała Polskę
do Światowej Organizacji WHO za pomoc polskiemu rolnikowi. A my wbrew wszystkiemu podjęliśmy decyzję właśnie tak daleko idącą, bo wiedzieliśmy, że to jest w interesie polskiego rolnictwa. I tak jak pan premier powiedział, może trzeba było wcześniej, ale nie baliśmy się Unii Europejskiej, żeby taką decyzję podjąć. Ale za tą decyzją następne kroki, bo to nie chodziło tylko i wyłącznie postawić embargo i na tym zakończyć. Naszym celem było otworzenie oczu, może to jest takie bardzo symboliczne otworzenie oczu, bo Unia Europejska to widziała, tylko ich to nie interesowało, ale chcieliśmy otworzyć oczy i zmusić Unię Europejską do działania, do budowania narzędzi, narzędzi, które spowodują, że produkty ukraińskie, ale i rosyjskie nie będą jechać do Europy, ale będą jechać do krajów, kiedy, do których jechały produkty przed tą wojną ukraińską. To są kraje afrykańskie, kraje arabskie, bo przecież, drodzy Państwo, my nie mamy produktów na świecie więcej niż przed wojną ukraińską. To są niewielkie wahania. Mniej więcej mamy tyle samo. A co się stało? Stało się to, że Droga Czarnomorska została zamknięta i wszystkie produkty zaczęły te właśnie oligarchowie. Drodzy Państwo, te 10 firm, o których mówił pan premier, ma w swojej własności prawie 3 miliony hektarów. Największa firma 600 tysięcy hektarów. W Polsce i w całej Europie Państwo takich firm nie znajdziecie. Takie gospodarstwo. I ci oligarchowie zaczęli pchać produkty do Europy, bo było najtaniej. Jeżeli pchali do Europy, to zaczyna tych produktów brakować właśnie w tych krajach, do których jechało te produkty przed wojną. W krajach tych afrykańskich, arabskich. Tam zaczynają być niepokoje społeczne. Jak zaczynają być niepokoje społeczne, zaczyna się jeszcze większa migracja. Ci ludzie stamtąd uciekają do Europy, bo tu jest pożywienie, bo tu jest żywność. I mamy kolejne niepokoje społeczne w Europie. Komu to na rękę służy? Tylko jednej osobie w tej chwili służy to na rękę. Putinowi. I Unia Europejska po raz drugi nie wyciąga wniosków ze swoich błędów. Pierwszym błędem Unii Europejskiej było spowodowanie, że potentatem energetycznym w Europie stał się Putin. I miał taką siłę, że rozpoczął wojnę na Ukrainę. To ta błędna polityka Unii Europejskiej popchnęła Putina, pozwoliła Putinowi na to, żeby rozpoczął tę wojnę na Ukrainie. I teraz robią po raz kolejny ten sam błąd. Unia Europejska po raz kolejny ten sam błąd. I dlatego to nasze embargo wtedy, 15 kwietnia i to embargo, które się domagamy w tej chwili, tej decyzji tego rządu, który nie podejmuje żadnej decyzji, jest po to, żeby Unia Europejska zbudowała narzędzia, a są takie propozycje, na przykład dopłaty do transportu, żeby te produkty wywieźć poza Europę, nie tylko spoza Polskę, ale spoza Europę. Drodzy Państwo, od 15 kwietnia do Polski nie wpływa zboże, a cena zboża spada. Dlaczego? Dlatego, że spada cena zboża w całej Europie. To jest błędna polityka Unii Europejskiej. Po to właśnie spowodowaliśmy to embargo 15 kwietnia, żeby rozpoczęli. I był efekt. Do tego były kolejne kroki. Zbudowanie koalicji 5 krajów dzięki pierwszemu panu premierowi, który wysłał do 5 krajów list do premierów, że musimy wspólnie działać. I ta koalicja 5 krajów mówiła jednym głosem w Unii Europejskiej. A chcę Państwu powiedzieć, że odkąd jest nowy rząd, nowy minister, ta koalicja w ogóle nie działa 5 krajów. Koalicja, która miała siłę w Unii Europejskiej, żeby o te nasze sprawy w krajów przyfrontowych działać. Teraz ta koalicja nie działa. Teraz Donald Tusk mówi, że sam będzie załatwiał te sprawy, bez koalicji. Widzimy, jak załatwia. Nie ma żadnej decyzji podjętej w tej właśnie bardzo ważnej. Kolejna rzecz. Teraz mówi się o tym, że rolnicy sami muszą pobierać próbki do badań na granicy. Albo minister jedzie i wącha cukier. Słyszeliście to chyba, ten przypadek. Nie, wtedy, gdy 15 kwietnia wprowadziliśmy zakaz, a później drugiego Unia Europejska wprowadziła tylko 4 produkty, a resztę mogło wjeżdżać, to
postawiliśmy na badania, nie na kontrolę, bo drodzy Państwo, to jest różnica. Kontrolę to jest skontrolowanie dokumentów, jakie wiezie przewoźnik, ukraińskich dokumentów. A my postawiliśmy na badania każdego produktu, każdej partii. I nasze laboratoria badały, dopiero gdy były dobre wyniki, to wjeżdżały do Polski. A gdy były złe wyniki, te produkty wracały. Oczywiście znowu się zaczęły skargi Ukrainy, że my blokujemy granicę. To nie było, nie chodziło o blokowanie granicy, tylko o pewność, że produkty, które wjeżdżają do Polski, są przebadane i że produkty, które wjeżdżają do Polski, są bezpieczne dla Polaków. To był podstawowy argument na to, żeby tak robić. Wtedy byliśmy też krytykowani, tak jak 15 września. Pamiętacie, drodzy Państwo, kto nas najbardziej wtedy krytykował? Obecni rządzący, że wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej, bo podjęliśmy taką decyzję. A to było w interesie polskiego rolnika. Wprowadziliśmy badania, wprowadziliśmy tranzyt i konwoje tranzytu. Wtedy byliśmy bardzo mocno krytykowani, jakie to są wielkie koszty. Wprowadziliśmy plombowanie po to, żeby być pewien, że żadne zboże nie zostanie w Polsce. I byliśmy pewni. Dziś są po internecie różne filmiki, ja nie mówię, że one są prawdziwe. Że gdzieś w lasach, gdzieś na bocznicach zboże jest rozładowywane. Ja nie wiem, czy one są prawdziwe, ale my mieliśmy od tego służby. To służby badały. To służby były od tego, żeby to badać, żebyśmy byli wszyscy pewni tego, że nie, do Polski nie wjeżdża. No i oczywiście taki zarzut w tej chwili jest, że oni, ten obecny rząd, minister Siekierski rozmawia. Rozmawia z Ukrainą, rozmawia z Unią Europejską. Rozmydlanie tematu, tak drodzy Państwo, tak naprawdę. Rozmowy o niczym. A my, gdy zostałem ministrem 6 kwietnia, to w nocy już zadzwoniłem do ministra Ukrainy i 7 kwietnia już się spotkałem na granicy. Na granicy spotkałem się z ministrem Ukrainy do spraw rolnictwa i już podejmowaliśmy pewne decyzje, nie tylko rozmowy. Dlatego po kilku dniach, po 9 dniach naszych rozmów, które nie przynosiły efektów, nie budziliśmy Unii Europejskiej, pan premier z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim podjęli, wprowadzamy embargo po to, żeby właśnie dalej rozmawiać, dalej tworzyć może płaszczyznę do rozmowy. Na zasadzie, że to wszystkim zależy, nie tylko Polsce. I oczywiście kolejnym krokiem, gdzie było to krytykowane, drodzy Państwo, nie wiem, czy pamiętacie, wtedy na Twitterze bardzo często obecny wiceminister Kołodziejczak pisze, że jest to rząd dopłaty plus. Pan premier mówi o tych dopłatach. Drodzy Państwo, oczywiście, że ja jestem rolnikiem. Wiem o tym, że nie zbudujemy rolnictwa na dopłatach. Ale są sytuacje w Polsce, w świecie takie, kiedy trzeba być z polskim rolnikiem. Trzeba pomóc przetrwać ten trudny okres wojenny. Dlatego wprowadziliśmy tak duże dopłaty rolnikom, do wszystkich produktów. Wtedy tona zboża kosztowała 1100 zł. Pierwsze dopłaty, gdy wprowadziliśmy 2200 do hektara. A dzisiaj tona pszenicy kosztuje 650, nie ma żadnych dopłat. Mało tego, drodzy Państwo, oni nawet nie złożyli wniosku do Unii Europejskiej o zgodę na takie dopłaty. My działaliśmy od razu. Proszę Państwa, zobaczyć ten slajd. To jest taki bardzo symboliczny slajd. On już jest nawet nieaktualny, bo nawet są to już większe środki. W sumie przeznaczyliśmy na pomoc rolnikom dopłaty do zboża, dopłaty do paliwa, o którym mówi pan premier, dopłaty do nawozów 4 miliardy 700, dopłaty do owoców miękkich. Te wszystkie dopłaty, które są tutaj wymienione, do gryki, kredyty płynnościowe 2%. Ta cała pomoc to była 15 miliardów złotych. W tej chwili jest więcej. Dlaczego, drodzy Państwo? Bo jeszcze minister Anna Gembicka dołożyła do tego kolejną kukurydzę miliard złotych. Także jest to ponad 16 miliardów złotych pomocy polskiemu rolnikowi. Pomocy przetrwania tej trudnej sytuacji. Oczywiście, że opłacalność jest najważniejsza i stabilność. Ale w tym momencie trzeba było takie środki. I to są, drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz. To są środki, które pan premier wygospodarował z naszego polskiego budżetu. To nie są unijne środki.
To są środki nasze, polskie środki, bo wiedzieliśmy, że bezpieczeństwo żywnościowe jest najważniejsze. Bo pomoc polskiemu rolnikowi w takiej sytuacji jest najważniejsza. Ten rząd nie zrobił w tej kwestii dosłownie nic. Drodzy Państwo, oczywiście sprawa Zielonego Ładu. Tu trzeba wyjaśnić jedną rzecz, bo taki zarzut jest, że Prawo i Sprawiedliwość popierało Zielony Ład. Są elementy takie w Zielonym Ładzie. Najważniejszy element to jest skrócenie drogi od pola do stołu. To jest bardzo ważna sprawa i którą realizujemy już od dawna. To jest rolniczy handel detaliczny. To jest lokalna półka. To jest przeznaczenie, to my, to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego przeznaczył 1 200 000 000 euro z KPO na lokalne przetwórstwo, na odbudowanie lokalnego przetwórstwa, które tak naprawdę w Polsce zlikwidował Polskie Stronnictwo Ludowe. Kiedyś w każdym prawie powiecie była mała firma przetwarzająca owoce, przetwórcza. W tej chwili, drodzy Państwo, w Polsce o cenach przetwórczych decydują 4 firmy w owocach miękkich. Z tego jest tylko jedna Polska. Dlatego, drodzy Państwo, domagamy się, tak jak tutaj pan premier powiedział, działania, nie rozmów, dyskusji. Wczorajszy dzień pokazał jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście. Była kontrola poselska w ministerstwie. I minister Siekierski objął tajemnicą rozmowy z Ukrainą. Za moich czasów, za naszych czasów nigdy tak nie było. Wszystkie rozmowy były jawne. Co mają do ukrycia? A może nie ma tam żadnych rozmów? Może jeszcze gorzej, że się tam w ogóle nie rozmawia i trzeba było powiedzieć o tym, że wprowadzamy tajemnicę, bo nie mamy żadnych rozmów. Ostatnie pismo, które dostali wczoraj posłowie, to było z 15 stycznia. Z połowy stycznia. Na Ukrainę i nie ma na nie odpowiedzi. To może tam w ogóle nie ma żadnych rozmów, panie ministrze. Proszę pokazać te rozmowy, bo to nie jest tajemnica. Co chce pan, przed rolnikami to ukryć? Na jakim etapie jesteśmy? To jest bardzo ważne, żeby to wprowadzić. Oczywiście my działaliśmy wtedy i działamy teraz. Złożyliśmy 12 ustaw w tym momencie. Ten rząd nie złożył żadnej rolniczej ustawy, żebyście państwo wiedzieli. Żadnej. My złożyliśmy 12 ustaw, które, tak jak pan premier powiedział, wypracowaliśmy wcześniej, dzisiaj złożyliśmy i chcemy o nich rozmawiać, chcemy ich wprowadzić, bo to są ustawy, które domagają się rolnicy, którzy chcą rolnicy tych ustaw, między innymi ta właśnie lokalna półka, bardzo ważna ustawa. Ustawa tak zwana hiszpańska, to znaczy, żeby rolnik nie sprzedawał produktów, właśnie o tej stabilności mówimy i opłacalności, żeby rolnik nie sprzedawał produktów taniej niż ich produkuje. Dlatego, drodzy Państwo, ustawa o szkodach przez ptaki spowodowane. No PSL się ich domagał. My już przedstawiliśmy, jest w Sejmie. Teraz chcemy głosować. Dlatego, drodzy Państwo, podsumowując. Rolnicy, wczoraj byłem na proteście w Jaksonku, powiat piotrkowski. I rolnicy mówili jedno. My nie chcemy gadania, dosłownie było, zacytuję, ble, tylko potrzebujemy decyzji. Decyzji, które będzie ratowało polskie rolnictwo, które będzie wspierało polskie rolnictwo. I domagamy się, panie ministrze, panie premierze, domagamy się decyzji w sprawie polskiego rolnictwa, bo to jest bardzo ważne. Tego oczekują od was rolnicy. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią minister Halinę Szymańską. Szanowni Państwo, ja chciałam odnieść się jeszcze do kwestii dopłat, bo to mój obszar działania. Chciałam tutaj powiedzieć kilka słów na temat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ ciężar wdrażania tych programów, które były opracowywane w Ministerstwie Rolnictwa, właśnie spadał na agencję i chciałam podkreślić, że rok ubiegły, rok 2023 to 200 programów, które realizowała agencja, w tym rekordowa ilość programów realizowanych właśnie ze środków krajowych. Prawie 10 miliardów złotych,
które wypłacaliśmy ze środków krajowych. Dodam, że to był ten sam zespół ludzi, który w tym czasie obsługiwał jeszcze i programy prowoskie, i KPO, oczywiście wspólną politykę rolną i również programy rybne, bo to też jest zakres działania agencji. I tutaj w mediach się pojawiają takie informacje, że agencja była nieprzygotowana, że słabo wypadły zaliczki. Chciałam się do tego odnieść. Polska była jednym z 6 państw, które wdrożyły najwcześniej zaliczki. Wypłaciliśmy je faktycznie w odniesieniu do płatności bezpośrednich, bo to było możliwe do naliczenia. Ale poza tym trzeba wziąć pod uwagę jedno. Myśmy musieli w agencji przerobić te wszystkie środki finansowe w ramach programów krajowych, wydać decyzję i wypłacić do końca roku. W przeciwnym razie te pieniądze by przepadły. Wypłaty trwały dosłownie do końca grudnia i udało się to zrobić. Także to wsparcie, które zostało przygotowane, zostało również wdrożone. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie płatności końcowych, 1 grudnia to ta data, która u nas rokrocznie obowiązuje, ale tylko 9 państw Unii Europejskiej w tym czasie rozpoczęło wypłatę płatności końcowych. W tej chwili 26 lutego minister Siekierski wydał rozporządzenie już o stawkach dotyczących ekoschematów. Te stawki są jeszcze wyższe niż były prognozowane, więc docelowo sądzę, że do rolników trafią te pieniądze w wysokości, tak jak to było przez nas zapowiadane, wyższej nawet niż wynosi średnia unijna i agencja już przystąpiła, z tego co mi wiadomo, do naliczania płatności za ekoschematy w tym samym dniu. Także te pieniądze na kontach rolników się pojawią. Także to myślę, że są dobre informacje i też świadczą o realizacji przez nas podjętych zobowiązań w stosunku do rolników. Dziękuję bardzo. Panie premierze, szanowni państwo, na początek może wyjaśnię mój udział w tym zespole. No, po pierwsze, zespół nazywa się Zespół Pracy dla Polski, jak państwo widzą, i do parlamentu idzie się po to, żeby pracować dla Polski, a nie siedzieć w loży szyderców. Do parlamentu idzie się po to, żeby spełniać obietnice wyborcze, a nie tylko o nich mówić. W ubiegłej kadencji dzięki współpracy z Prawem i Sprawiedliwością zrealizowaliśmy jedną z obietnic pana premiera Donalda Tuska, ustawę antykorupcyjną. W tej kadencji niestety pan marszałek Hołownia nie chciał albo nie mógł złożyć ustawy antysitwowej, żeby była transparentność w zatrudnianiach w spółkach Skarbu Państwa. Również za pana marszałka Hołownię, za Polskę 2050 złożyliśmy tę ustawę. Ale rolnictwem Kukiz 15, bo to ugrupowanie reprezentuje, zajmuje się od samego początku. W 2015 roku w tej kadencji byłem przewodniczącym Komisji Rolnictwa i opracowaliśmy w 2016 roku obywatelski program rolny Kukiz 15. Jeżeli on by był przyjęty, też założenia, które tutaj były przyjęte, to dzisiaj mielibyśmy mniejsze problemy, aczkolwiek i tak udało się w ubiegłej kadencji 10 projektów ustaw przyjąć. Tak jak powiedziałem, obietnic trzeba dotrzymywać. Tam na samym początku tam pan premier miał przejęzyczenie, mówił, że domagamy się ustawy, tej kaucji. Kaucję to był pomysł PSL-u, z którym wygrał wybory. Notabene ja w tej kadencji próbowałem namówić PSL do złożenia tej ustawy. Podszedłem na sali plenarnej do wszystkich posłów PSL-u. Żaden się z nich nie chciał podpisać, a miesiąc temu pan minister Krajewski powiedział, że ona jest niezgodna z prawem unijnym. O tym mówiło Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłej kadencji, ale skoro oni mają taki dobry układ w Brukseli, to niech zmienią to prawo unijne, bo czego się domagamy, to powrotu do kontyngentów, tak jak to było wcześniej, i do ceł. Szczególnie w tych państwach przyfrontowych, no, a w tej chwili rozszerzenia tych produktów z zakazem sprzedaży na terytorium Polski o te na pewno kluczowych 5-6 produktów.
Tak jak powiedziałem, tych obietnic wyborczych trzeba dotrzymywać. Ja idąc do wyborów przygotowałem gazetę wyborczą z konkretnymi projektami ustaw. Mogą Państwo to znaleźć w mediach społecznościowych. One zaczynają się na stronie 6. Już 6 z nich jest złożone do laski marszałkowskiej, a 5 będzie złożonych w najbliższym terminie. Tego nie zrobiła Koalicja Obywatelska. Pamiętają Państwo 100 obietnic na 100 dni? Od 59 zaczynają się obietnice dotyczące rolnictwa. Żadna z nich nie została zrealizowana. Jeżeli Państwo zobaczą na program PSL-u, tam jest co najmniej 5 stron napisanych o tym, co trzeba w rolnictwie zrobić. Nic nie zostało zrobione. Jak Państwo sobie przeanalizują dotychczasowe rządy, to okaże się, że nie było takiego rządu. Do tej pory przez 40 lat, który przez prawie 3 miesiące nie złożył żadnej ustawy w dziedzinie rolnictwa. Teraz cały czas mówi się, skąd się wziął Zielony Ład, gdzie jest jego geneza. A geneza się wzięła w 2013 roku. Jeżeli Państwo patrzą na cele wspólnej polityki rolnej, to bo wspólna polityka rolna jest od 1962 roku, ona powstała po to, aby Europa nie głodowała i produkowała żywność najwyższej jakości. I tak jest. W Europie produkowano i produkuje się dalej żywność najwyższej jakości. Ale w 2013 roku PSL z Platformą Obywatelską dorzuciły coś jeszcze. Do celów wspólnej polityki rolnej, jak sobie Państwo to sprawdzą, to dorzucono sobie dwa punkty. Wspieranie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałaniu zmianom klimatu oraz ochrona obszarów wiejskich i krajobrazu w całej Unii Europejskiej. Czyli nie tylko produkcja żywności wysokiej jakości, tylko również ochrona klimatu. Co to spowodowało? Jak Państwo sobie popatrzą na udział wspólnej polityki rolnej we wspólnym budżecie, to jest ta kreska, tu jest 2013 rok, to wynegocjowany udział przez Platformę i PSL pieniędzy na wspólną politykę rolną, to jest ta spadająca czerwona kreska, bo właśnie przekierowano te pieniądze z rolnictwa na ochronę klimatu, na ochronę krajobrazu i zrzucono to na rolników, jednocześnie nie poszły za tym żadne pieniądze. Idąc dalej, w tej chwili pan PSL i Platforma Obywatelska dowiedziały się 2 miesiące temu, że ceny w Polsce zależą od cen światowych. No eureka, no, ludzie, którzy odpowiadają za rolnictwo. Na tym wydruku Państwo widzą dwa kolory. Kolor czerwony to są ceny światowe, ceny matifowe, a pod spodem są ceny w Polsce. Ceny pszenicy akurat tutaj, podobnie wszystkie inne ceny są z tym skolerowane. I jak Państwo widzą w tej chwili, tutaj ta cena wróciła do 2011-2012 roku. To są ceny przedwojenne. I teraz mamy tutaj tę górkę wojenną i w ubiegłym roku na wiosnę Prawo i Sprawiedliwość, widząc te spadające ceny, a dlaczego one spadały? Bo to jest element wojny hybrydowej Rosji. Rosja wyrzuciła na rynki światowe ponad dwukrotnie więcej pszenicy po to, żeby zdestabilizować. To jest wojna, po prostu wojna, a jeszcze trzeba powiedzieć, że Rosja dopłaca swoim rolnikom do kosztów wywozu, koszty frachtu. Tego nie mają rolnicy europejscy, nie mają tego rolnicy polscy, chociaż Prawo i Sprawiedliwość zrobiło dopłaty do wywozu do portu. Dlatego ta różnica między, na tym rysunku mamy różnicę między tą czerwoną i niebieską linią, ponieważ to są koszty pomniejszone o te koszty fraktu. Tego rosyjscy rolnicy nie płacą. Rok temu, kiedy ta cena spadła do 1100 zł, pan premier Morawiecki znalazł w polskim budżecie dopłatę do właśnie różnych roślin, aby rolnicy mieli opłacalność. W tej chwili pszenica
kosztuje 670, 630 zł, a obecny rząd nic nie robi, czekając na bankructwa rolników. Dlatego rolnicy wyszli na największe protesty od 20 lat. Dlatego, że nic w tym zakresie się nie robi. No, pan minister Siekierski to wczoraj chyba mówił w jednym z programów, że minister Belgii od rolnictwa powiedział mu, że protesty są w całej Unii z powodu niskich dochodów rolników. No, kolejna eureka z jego strony. I dlatego są potrzebne działania związane właśnie z rolnictwem. I ten pakiet ustaw, który został złożony, to jest 13 projektów ustaw, które podchodzą kompleksowo do rolnictwa. To jest propozycja dla rolników małych, średnich i dużych. To jest propozycja dla rolników produkujących rośliny, zwierzęta, jak również dla rolników ekologicznych. To jest propozycja pozyskiwania rynków zewnętrznych, bo w tej chwili prawie 80% żywności wysyłamy do starych państw Unii Europejskiej, a one później to wysyłają dalej. Czyli mamy niepotrzebnego pośrednika. I ja mam nadzieję, że obecna większość rządowa, która te pakiety ustaw miała w ministerstwie, bo ja te ustawy przeprocedowałem przez te 2 tygodnie z panią minister Gembicką w parlamencie, w ministerstwie i minister mógł je złożyć. Czekaliśmy miesiąc czasu, aż on będzie chciał je złożyć. Niestety nic z tym nie zrobił, dlatego bardzo dziękuję Prawu i Sprawiedliwości, że mogliśmy pokazać rolnikom, że jest nad czym pracować. Nie można dłużej czekać ani z tymi dopłatami, bo rolnicy muszą wyjść na wiosnę w pola, a w tej chwili obecny rząd chce to przeczekać, ani nie można czekać z rozszerzeniem zakazu sprzedaży tych kilkunastu produktów z Ukrainy. Notabene zwrócę Państwu uwagę, że wojna trwa ponad 2 lata, a do tej pory nie ma restrykcji na sprzedaż żywności rosyjskiej. Europa jest dużym producentem. Komisja Europejska i Parlament Europejski w pierwszych dniach wojny otworzyły rynek ukraiński, a jednocześnie nie zamknęły rynku rosyjskiego do dzisiaj. Jest to wielki skandal, który należy jak najszybciej naprawić. I ostatnia rzecz, bo tu minister Telus powiedział, że ministerstwo nie złożyło żadnej ustawy, ale Platforma z Lewicą złożyły ustawy. Złożyli ustawę niszczącą jedną z gałęzi produkcji zwierzęcej, a PSL również złożył ustawę w tym bardzo trudnym okresie dla rolników. Chcą wyjąć rolników spod ochrony ustawy antylichwiarskiej, czyli chcą zadłużyć rolników, żeby ich zlicytować. Czyli chcą doprowadzić do tego, o czym oni mówią, do 150 tysięcy gospodarstw w Polsce. I mam nadzieję, że rolnicy nie zgodzą się na to, żeby nie mieć takiej samej ochrony, jaką mają konsumenci, jaką mają wszyscy pozostali obywatele. Dziękuję.